se vám líbil košt tady ve Svatoborislav Mistříně, včerejší? Postupně jak budu. Jak ti se konkurs podobal? No, košt včerejší. Byłem po raz drugi na konkursie i co roku jest coraz lepiej. Przede wszystkim ja nauczyłem się, tak mi się wydaje, waszych palenek coraz bardziej poznaję. U nas to jest niemożliwe w ogóle, żeby tyle rodzajów różnych palenek nie w ogóle popróbować. A tu w jednym miejscu jest raj. Tak, prosím, další. A mluvil jsem s kým? Jméno Mario Švík. A odkud? Bydgoszcz, Polska. Já jestem tutaj po raz trzeci. Jeżeli chodzi w ogóle, to jest to po prostu powtarzalne trzeci rok, świetne. A przede wszystkim tutaj podziękowania dla organizatorów za ugoszczenie nas, bo byliśmy od rana do wieczora goszczeni, także super. Wojciech Suchanek z Węgierskiej Górki. Ważne jest na tym konkursie to ta atmosfera, która tutaj panuje. To ja mam wrażenie, że to robi jedna rodzina. To jak gdyby duża rodzina to robiła. Wszyscy wiedzą, co każdy ma robić. Przyjemność, każdy z uśmiechem. Naprawdę atmosferę mają tutaj fantastyczną. Dziękuję. Maciej Kwiatkowski, Łódź. Jestem po raz pierwszy na tym konkursie w Swatowolicach. Muszę powiedzieć, że jestem zszokowany ilością, mnogością tych smaków, tak? Ja jestem pasjonatem w ogóle palenek, także no, to był dla mnie raj. A przede wszystkim chciałem bardzo, bardzo mocno podziękować za przyjęcie. Jestem naprawdę bardzo mocno zdziwiony, zaskoczony, że tak ciepło można przyjąć kogoś, kogo się nie zna. Tu się okazuje, czułem się tak, jakby mnie wszyscy znali. Jeszcze raz bardzo dziękuję za bardzo miłe przyjęcie, szczególnie jeszcze wczoraj po konkursie. Tak miła biesiada, która została dla nas przygotowana, to już naprawdę coś pięknego. Dziękujemy. A mówił sam z kim, imię, przyjmienie, a odkąd? Maciej Kwiatkowski, Łódź. Tak, děkuji. A teďka poslední, to je vysoký chlap. Musím dát kameru do vrchu trošku, takže prosím. Andrzej Nowocień, Radom. No, wszystko zostało powiedziane przez moich kolegów. Co tu dodać? No, wspaniała atmosfera, fajne znajomości nowe, nowe doświadczenia. No, coś pięknego, nie? Tak, děkuji a praju vám šťastnou cestu dom. Šťastnou cestu do Polska. A do zobaczenia v Polsce. Polska. Zapraszam. Tak, děkuji a setkání příští rok se opět těším s váma tady. No já myslím. Když budeme zdraví, hlavně zdraví. Zobaczymy się jeszcze. Tak, zapraszamy do Polski. Tak, děkuji.